Autorskie grafiki dwóch uczennic ozdobią pojazdy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych. To nagroda w konkursie organizowanym przez gminę Police. Podsumowano drugą edycję projektu Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz. Konferencja odbyła się na terenie spółki gminnej specjalizującej się w wywozie i zagospodarowaniu odpadów. Była to więc dobra okazja, by z bliska przyjrzeć się firmie. W części teoretycznej proekologicznych działań gmina ogłosiła trzy różne konkursy. Dzieci z klas 1-3 przygotowywały prace plastyczne, klasy 4-8 tworzyły tak zwane ekostworki z odpadów komunalnych, no i klasy 7-8 miały do przygotowania takie krótkie spoty filmowe. Koordynacją zadań realizowanych przy udziale uczniów i nauczycieli zajmowali się pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Polickiego Magistratu. W ramach działań projektowych dzieci mogły nabyć wiedzę w praktyce, odwiedzając obiekty, które na co dzień zajmują się neutralizacją odpadów produkowanych przez ludzi. To jest właśnie ten tutaj PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tutaj dzieci zapoznały się z kilkunastoma frakcjami odpadów, które muszą być zbierane oddzielnie, nie mogą trafiać do pojemników przydomowych. Ponadto odbywały się jeszcze wycieczki do Leśna Górnego. Tam jest zakład nasz budżetowy, gminny, zakład odzysku i składowania odpadów komunalnych. No i tam na własne oczy dzieci mogły się przekonać, jak wygląda proces przetwarzania odpadów. W tym roku nam się udało zorganizować chyba takie najbardziej interesujące wizyty w ekogeneratorze, czyli w szczecińskiej spalarni odpadów. Wycieczka do szczecińskiej spalarni okazała się najciekawsza. Uczestniczyło w niej 5 grup, w sumie około 80 uczniów. W przyszłym roku projekt ma być kontynuowany, tak więc instalacje odwiedzą kolejni uczniowie. Oprócz zobaczenia zakładu z bliska, uczniowie poznali ciekawe rozwiązania energetyczne wykorzystywane w przestrzeni miejskiej Szczecina. Około 30 tysięcy mieszkań jest zasilanych energią cieplną. Ponadto wszystkie sygnalizacje świetlne, które są w Szczecinie, to też są zasilane z ekogeneratora. Autobusy między innymi są ładowane, no i inne rzeczy. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez działania wzmacniające świadomość najmłodszych obywateli w kwestii segregacji odpadów oraz innych zagadnień środowiskowych. Nie da się zaprzeczyć. Gospodarka odpadami jest bardzo ważnym elementem całego tego układu zarządzania gminą. Edukacja ekologiczna, którą gmina wraz ze swoimi jednostkami, z Transnetem, tak jak dzisiaj, z ZOSOK-iem, z placówkami oświatowymi, uskutecznia od wielu lat w ramach wielu akcji. W ramach konkursu plastycznego wybrano prace, które będą zdobić nowo zakupione pojazdy firmy na co dzień zajmującej się odbiorem odpadów od mieszkańców. Cieszymy się bardzo, jesteśmy dumni z tego, że tak oznakowane pojazdy mogą przemieszczać się tutaj po naszej okolicy i promować zasady selektywnej zbiórki. A tym bardziej cieszymy się z tego, że autorami są dzieci. W ubiegłym roku zwyciężył uczeń zespołu szkół, w tym roku dwie uczennice Stanowa i Polickiej jedynki. Dobre wyważenia i się cieszę, że mam śmieciarkę. Swoją własną śmieciarkę? No, można tak powiedzieć. Moja praca przedstawia taką ziemię, która wskazuje, żeby segregować śmieci. No i brałam udział w konkursie, dlatego że bardzo lubię rysować, malować. W ramach proekologicznej akcji prowadzono zbiórkę makulatury. Zwyciężyła szkoła podstawowa Strzebierze. Otrzymała bon o wartości 2000 zł. Do pozostałych szkół, które przyłączyły się do akcji, również trafiły bony, ale o mniejszej wartości. Odbyły się także gminne potyczki ekologiczne, czyli test świadomości ekologicznej. W całym projekcie wzięło udział 1000 uczniów z 8 szkół podstawowych.